Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji Realme C11. I zacznijmy od tego, że jest to naprawdę bardzo tanie urządzenie, jedno z tych najtańszych, które pojawia się na kanale, z przedziału około 500 zł, więc jest to smartfon dla osób najmniej wymagających, dla osób, które zaczynają w ogóle ze smartfonami, dla dziecka myślę, że również, chociaż smartfon nie jest super mały. Musimy spodziewać się tutaj wielu kompromisów, jak wychodzi to w praktyce, sprawdźmy. Zacznijmy od jakości wykonania i wyglądu. Oczywiście konstrukcja jest plastikowa, zarówno jeżeli chodzi o ramkę, również jeżeli chodzi o tył. Z przodu nieznanego pochodzenia szkło, ciężko mówić, czy jest to Gorilla Glass, wątpię z jednego prostego powodu. Na dzień dobry mamy folię, którą sobie zostawcie. Ta folia naprawdę będzie świetnie chroniła urządzenie przed tymi takimi podstawowymi rysami. I zwracam tutaj uwagę, że ta folia dużo lepiej znosi odciski palców niż sam ekran po zdjęciu tej folii. Niestety, chyba powłoki oleofobowej tutaj niestety nie ma. Urządzenie strasznie się palcuje i dodatkowo palec jeszcze tak dość nieprzyjemnie chodzi po samej powierzchni, więc tą folię na pewno sobie zostawiajcie, nie zdejmujcie jej, póki nie musicie, później zastępujcie po prostu inną. Po prawej stronie mamy dwa przyciski, oczywiście plastikowe, regulacja głośności, dwuklik, przycisk zasilania, dobrze spasowane, myślę, że tutaj nie mam jakichś zastrzeżeń, nic nie lata, więc w tej półce cenowej jest to na pewno duży, duży plus. Po lewej stronie mamy slot na dwie karty nano SIM i jeszcze microSD, więc pamięć można sobie rozbudować i polecam, bo w standardzie nie ma jej zbyt dużo. Górna krawędź zupełnie jest wolna, natomiast na dole mamy złącze sławkowe. Urządzenie gra dość przeciętnie, oczywiście są korektory, jak to w Realme, ta nakładka jest mocno rozbudowana, o tym wielokrotnie mówiłem, ale ten dźwięk nie jest jakiś porywający, jest po prostu podstawowy, myślę, że adekwatny co do półki cenowej, czy coś lepiej, raczej nie, ale ciężko mieć też zarzuty, powiedzmy, do urządzenia, które jest rzeczywiście tak tanie. Mamy pojedynczy głośnik, który niestety nie jest jakoś bardzo głośny, w maksymalnych poziomach głośności są przesterowania, są trzeszczenia. Tutaj również mógłbym się przyczepić, ale tak na dobrą sprawę trzeba tutaj wiele wybaczyć w tym modelu i myślę, że ten element niestety również. Mamy mikrofon pojedynczy w takiej podwójnej maskownicy. Przez cały okres testów nie miałem problemu z rozmowami. One nie były jakieś porywające, ale dogadałem się z wszystkim, więc powiedzmy, że jest dobrze. No i mamy mikro USB 2.0. Niestety, mikro USB 2.0, 10-watowa ładowarka w zestawie. No i tutaj 5000 mAh, sama bateria ładowana ponad 3 godziny, więc bardzo długo. Ja korzystałem z każdej innej możliwej ładowarki, jaką tylko dorwałem. Przepinałem tylko kable, gdzie jak po prostu miałem jakieś micro USB 2.0 jeszcze, bo niestety na oryginalnej bardzo długo się ten telefon ładuje. Natomiast oddaję to, że później urządzenie bardzo długo wytrzymuje na jednym ładowaniu. W sensie to są takie dwa solidne dni, czasami nawet możemy zahaczyć o 3, więc spokojnie weekend taki mniej intensywny to na pewno wytrzymamy, nawet jeżeli mocniej dociniemy urządzenie, w jeden dzień nie będziemy w stanie rozładować. Miałem tutaj od 6, czasami nawet 7, 9, czasami 10 godzin na ekranie, jeżeli oglądałem więcej filmów w niskich jasnościach, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Urządzenie nagrzewało się okazjonalnie, szczególnie jeżeli będziemy robić coś bardziej intensywnego, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę. Z tyłu natomiast, tak jak mówiłem, mamy plastik, ale on jest taki inny i tutaj jest na pewno duży, duży plus, bo to jest taki jakby plastik trochę satynowy, możecie gdzieś to usłyszeć. Jest tutaj dodatkowe fajne przeszycie Realme, wygląda to naprawdę bardzo interesująco i cieszę się, że producent nie poszedł na łatwiznę, nie wrzucił jakiegoś tam plastiku błyszczącego z jakimś wzorkiem, tylko mamy tu jakąś faktycznie fakturę troszkę inną, to przeszycie przez cały aparat przechodzi, naprawdę wygląda to dość interesująco. Aparat również, no pomimo tego, że mamy dwa obiektywy, jeden użyteczny, ale jest to rozmieszczone jakoś też sensownie, nie psuje całej symetrii urządzenia. Naprawdę ten tył mi się podoba, myślę, że to jest spory plus tego urządzenia. Aparat wystaje i na pewno będzie się opierał w momencie, kiedy sobie odkładamy urządzenie na stół. Nie mam w zestawie żadnego pokrowca i to też musicie o tym pamiętać. Ale nie zauważyłem, żeby ten tył w jakikolwiek sposób gdzieś tam mógł się porysować, żeby były tu jakieś zniszczenia. Nosiłem go w torbie, w kieszeni z kluczami, nawet mi się zdarzyło, leżał gdzieś w samochodzie. Pod tym względem jest na pewno bardzo, bardzo dobrze. No i mamy dwa aparaty tutaj, 13 megapikseli, jeżeli chodzi o ten
podstawowy aparat i to jest światło 2.2, oczywiście bez optycznej stabilizacji i mamy 2-megapikselowy detektor głębi ze światłem 2.4. Pojedyncza duża dioda doświetlająca i tak na dobrą sprawę tyle. Mamy również jakieś AI kamera, tutaj napis, chociaż samego trybu jakby stricte AI niestety nie ma, ale tak jak mówiłem, tył mi się podoba i rzeczywiście wygląda to całkiem nieźle. Z przodu natomiast mam ekran IPS-owy 6,5 cala, rozdzielczość 720x1560 pikseli w proporcjach 20:9, około 270 punktów na cal, więc jesteśmy poniżej tej granicznej wartości 300 ppi i no widać gdzieś tam delikatne poszarpane krawędzie, szczególnie przy takich grafikach, które są bardziej złożone, nie są tylko tekstem. Będzie to widać, szczególnie jak będziemy się przypatrywać, ale w takim codziennym użytkowaniu myślę, że większości osób nie będzie specjalnie to przeszkadzało, tym bardziej jeżeli będziemy patrzeć i przypominać sobie o cenie urządzenia. W tym przedziale rzadko kiedy mamy ekrany Full HD, myślę, że tutaj specyfikacji Full HD niestety ten telefon by zabiło i zaraz sobie do tego przejdziemy. Natomiast jasność minimalna jest dobra, maksymalna również dobra, mogłaby być ciut lepsza, ale i tak myślę, że w te bardzo słoneczne dni, które teraz mamy, spisywał się telefon naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kolor styka jest w miarę, powiedziałbym, nie ma tu jakiegoś wielkiego szału, widać, że ekran potrafi się odbarwić i trochę w żółty w ogóle wpada. Największym minusem chyba niestety jest brak polaryzacji i tutaj ona i w poziomie, i w pionie jakoś tak dziwnie wypada, że bardzo mocno się przyciemnia ekran. No i ekran niestety strasznie mocno przyciemnia się pod różnymi kątami. To możecie gdzieś tutaj na nagraniu też zobaczyć i myślę, że to jest taki największy minus tego panelu. Niestety, no musimy na niego patrzeć wprost i wtedy będzie w miarę adekwatnie. Jeżeli chodzi o ramki, po lewej, po prawej, u góry są w miarę małe i wygląda to całkiem schludnie. Oczywiście aparat tutaj mamy do selfie 5 megapikseli ze światłem 2.4 i on jest w USB-C. Mamy głośnik do rozmów, jak mówiłem, były w porządku, jest, tutaj są pochowane również czujniczki. No i na dole mamy bródkę, która jest większa. Myślę, że to jest coś, co spotykamy w dużo droższych telefonach, więc specjalnie na to się w tym modelu również nie obrażam. Więc ekran nie jest jakiś szałowy, powiedzmy, ale też nie mogę powiedzieć, że należy do tych najgorszych, jakieś bywały ekrany w tej półce cenowej, jednak bardziej rozczarowujące. Przechodzimy sobie natomiast do tego, co moim zdaniem mimo wszystko niestety jest rozczarowujące, a mianowicie do specyfikacji. Mamy Mediateka Helio G35, 2 GB pamięci RAM, to jest najtańsza i najprostsza wersja. Jest również wersja z 3 GB pamięci RAM. No i mamy 32 GB pamięci wbudowanej i to niestety jest pamięć EMC. Ten zestaw właśnie, ta wolna pamięć wewnętrzna i ta mała ilość RAMu powoduje, że urządzenie działa bardzo, ale to bardzo ociężale. W sensie rzadko zdarza się jakiś taki moment, żeby telefon działał na tyle responsywnie, żeby można było zapomnieć o tym, że to faktycznie jest najtańsze urządzenie. Na ogół niestety, no nie jest to może lag na lagu, ale bardzo często zdarza się, że urządzenie niestety no klatkuje niemiłosiernie w wielu aspektach. I przy odpalaniu aplikacji, przy powrocie do tych aplikacji jest trochę lepiej, ale niestety te aplikacje jedna, dwie zostają gdzieś w ramie. Jeżeli któraś jest bardziej jakoś zasobożerna, to niestety wszystko inne wylatuje. No, to nie będzie jakaś ogromna przyjemność korzystania z tego telefonu, powiedzmy sobie szczerze, ale jeżeli jesteśmy osobą, która jakby zaczyna swoją przygodę, nie ma jakichś ogromnych wymagań, będzie korzystała albo jednocześnie tylko z przeglądarki, albo tylko z jakiejś tam aplikacji do wiadomości, albo tylko do pisania SMS-ów, myślę, że do takich scenariuszy to wystarczy. Do na pewno niczego więcej, więc zwracam uwagę, że to też nie będzie specjalnie świetny smartfon do grania. Niestety ani Geekbench'a, ani Antutu nie udało się tutaj ani zainstalować, ani tym bardziej ukończyć. Jedynie AndroBench tutaj wskoczył, reszta aplikacji no niestety się wysypywała w trakcie instalacji. Przejdźmy jednak do miłych kwestii. Mamy tu Androida 10, poprawki z maja, więc w miarę świeże i oczywiście Realme UI. Nakładka, którą dobrze znamy, wszystkie właściwe funkcje, które są tutaj dobrze znane, czyli i pasek ten boczny, i konfiguracja właściwie całego interfejsu, tryb ciemny, tryb eliminacji światła niebieskiego, menadżer gier, wiele aplikacji, klonowanie aplikacji, zrzut trzema palcami, dzielenie aplikacji trzema w górę. Te wszystkie opcje tutaj są dostępne i to na pewno jest spory plus. Nie ma może czegoś więcej niż w innych urządzeniach, ale wydaje mi się, że w zupełności to wystarczy. Jak na tak tanie urządzenie, możliwość konfiguracji samej nakładki jest na pewno bardzo rozbudowana i to trzeba uznać za spory plus. Sama nakładka jest ładna, wielokrotnie o niej mówiłem, myślę, że na przestrzeni lat się zmieniała mocno na plus.
więc nie będziemy sobie tego wszystkiego tutaj omawiać. Jak mogliście zauważyć, nie ma tutaj żadnego skanera odcisków palców i możemy skorzystać tylko z rozpoznawania twarzy, które jest realizowane kamerą. I tutaj zwrócę uwagę niestety, że naciśnięcie przycisku powoduje, że telefon się gdzieś tak po półtorej sekundy, czy nawet do dwóch sekund czasami potrafi się dopiero podświetlić i rozpocząć sczytywanie naszej twarzy, albo za pomocą jakiegoś kodu. Niestety inaczej do urządzenia dostać się nie możemy. I dopowiem jeszcze tylko, że do tych wszystkich narzędzi, ustawień, które rzeczywiście są tutaj bardzo rozbudowane i mocno je doceniam, niestety jest jakiś taki dziwny bajer tutaj zrobiony, że w momencie, kiedy instalujemy jakieś aplikacje, pojawia nam się takie dodatkowe sprawdzanie tej aplikacji i tam pojawiają się reklamy. Zapewne można to wyłączyć jakoś w ustawieniach i polecam, bo niestety zużywa to raz, że pewną energię, dwa, wyświetlają się reklamy, trzy, niestety spowalnia to pracę urządzenia, no bo za każdym razem każda aplikacja wyświetla taki komunikat. To są rzeczy, na które bym zwrócił uwagę. No i przechodzimy sobie do interfejsu aparatu. Aparat, który raz, że bardzo wolno się uruchamia, to niestety przełączanie się między obiektywami do momentu, kiedy nie zrobimy zdjęcia, jest w miarę responsywne, ale po zrobieniu zdjęcia widać, że niestety ten proces zapisywania tych fotek trwa niestety bardzo długo. Zdjęcia portretowe czy zdjęcia nocne, tym bardziej, one niestety prawie tak jakby troszkę zamrażają aplikację, musimy jej dać trochę więcej czasu, ale doceniam, że zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy HDR, oczywiście są filtry do włączenia, jest oczywiście ten Ultra Night, który no jest w tym podstawowym aparacie, no tutaj żadnego innego dodatkowego nie mamy. Przypominam, że to dwukrotne i czterokrotne takie na wyrost trochę przybliżenie sztuczne, to oczywiście jest krop cyfrowy, więc ta jakość jest dużo niższa i to możecie gdzieś zobaczyć na zdjęciach. Zdjęcie portretowe, kilka mi się udało zrobić naprawdę fajnych, w dobrym oświetleniu wypada to nieźle i ogólnie zdjęcia w ciągu dnia nie są jakieś złe, w sensie widać, że one są strasznie płaskie, nie mają dynamiki, że dużo rzeczy jest mocno prześwietlonych, tak samo w trakcie robienia zdjęcia przednim aparatem, jeżeli robimy pod słońce, pierwszy plan praktycznie nie istnieje, wszystko jest ciemne, to samo z tyłu. To są rzeczy, które wynikają z kiepskiej optyki i matrycy samego telefonu, natomiast jak zrobimy zdjęcie w ciągu dnia, to ono może się podobać, w sensie wygląda ładnie, nie są takie zdjęcia, których będziemy się bać pokazać gdzieś tam, czy wrzucić na social media. To na pewno nie, one mogą się podobać, chociaż zwracam uwagę, że nie wszystkie fotki są tak dobre. Natomiast sama praca aparatu, jak mówiłem, przy zdjęciach niestety pozostawia sporo do życzenia, bo niestety działa dość wolno. I moim zdaniem minus spory jest taki, że niestety bardzo bliska nie można ostrzyć. Jednak trzeba troszeczkę tym telefonem odejść. Wideo Full HD, oczywiście bez stabilizacji i no, jest poruszone, więc raczej do ujęć statycznych. Ale co do kolorystyki, muszę powiedzieć, że nie jest źle. Druga kwestia to reakcja na ekspozycję i ostrość jest naprawdę bardzo dobra. Tu zwrócę uwagę, że z tą ekspozycją również, jak jest jakieś jasne niebo, to niestety reszta kadru zrobi się delikatnie ciemna. I na odwrót, jak będziemy mieli doświetlony kadr, to niebo będzie przepalone. Ale ostrzenie rzeczywiście działa bardzo dobrze, również z dużo bliższej odległości niż samo robienie zdjęć, więc to jest moim zdaniem spory plus. Selfiaki zaskakująco dobre jak na tą półkę cenową i tutaj do nich nie mogę mieć zastrzeżeń oprócz tego, że faktycznie jak jest zbyt jasno za nami, to jest albo przepalone, albo my jesteśmy praktycznie ciemni. I na sam koniec oczywiście mamy tutaj tylko Wi-Fi 2,4 GHz, jest Bluetooth 5.0, NFC niestety nie ma. A na dokładkę do wielu aplikacji, które są preinstalowane, dorzucili również Radio FM. I podsumowując, czy Realme C11 jest w ogóle telefonem, który warto rozważać? Myślę, że powinny po niego sięgać osoby, które jakby startują, będzie to ich pierwszy smartfon albo dla dziecka i nie chcemy za bardzo przeinwestować, a telefon ma po prostu służyć do dzwonienia, pisania, korzystania ewentualnie z internetu. Te wszystkie rzeczy da się tutaj zrobić, natomiast trzeba zwrócić na to uwagę i pamiętać, że niestety nie będzie to możliwe do wykonania bardzo szybko. To jest mój największy zarzut, jeżeli chodzi o telefon, bo reszta parametrów nie wypada jakoś bardzo źle. Bo porównując go do innych smartfonów, które testowałem w tym przedziale cenowym, Realme C11 na pewno nie jest najgorszy, ale też specjalnie nie wyróżnia się na pewno nie tą wydajnością. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do polajkowania, aktualne ceny oczywiście macie w opisie. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!